Cześć, witam Was. Siema, siema. Stefania, jeszcze nic nie doszło. Patrzyłem przed chwilą. A bo to tak by szybko doszło? No to powinno dojść, wiem, do 10 minut. Aha, no to kurde, nie wiem. Chyba, że oni mają taki system, że tam, nie wiem, robią przelewy raz. No nie, jak to łańcuch, no nie, to powinno być TRX-em wysłane, to powinno być parę sekund. Nawet, bo to jest USD TRX, nie? Masakra, nie wiem, no bo z tego już tam depozytu mi to zeszło, Okay. wypłata, nie wiem, że jest. No zobaczymy, no mam nadzieję, że jutro dostaniesz. Tomek, mogę się ciebie zapytać o coś? Hej Grzegorz, tak, oczywiście. Słuchaj, na przykład ten rysunek, co mi wysłałeś, tak? I czy nie mam, to była godzina chyba 16, No. jak była. Wtedy tak, o godzinie chyba 16, bo teraz wyszłam z tego. Były tak, świeczki. No już pokazuję, poczekaj, że to była. No, pokaż. Widać obraz? Czy ja mam przed mną? To jest. O tym Widać mówimy? Trading Euro to View je? teraz. Co widać? Trading View widać, Euro JPY. Okej, dobra, no poczekaj, okej. Okay. No. Nie. Jeszcze To też nie. nie, to też nie to. Poczekaj, jeszcze jedno. O to. No jest. Tak, widać. Tak, i chyba o godzinie 16 to było. Te świeczki były na dolnym krańcu tego Bollingera. 44 była dużo nad nimi, a RSI było już poniżej 40. I zanim one tak pięknie poszły w górę, czyli w tym momencie przed tym, jak one poszły w górę, to ja bym tu wchodziła na sell, a nie do buy. Rozumiesz, co ja mówię, czy nie? No, próbuję. Okej, okay. No rano była chyba tutaj cena, jak dobrze Czekaj, pamiętam. bo. I co, z Darkiem rozmawiałem i mówię, że fajnie byłoby, uderzyła 150-200. Ja mówię, że tu ma take profit. Ale ja mówię tutaj o godzinie, widzisz, o tej, no, No, wejdź dobra. na ten sam dołeczek. O Już. tu. I No. jakbym była, patrzyła sobie, analizowała i była w tym miejscu, co jest ta czerwona świeczka większa, czyli No. troszeczkę jeszcze w prawo, przesuń się. I widzisz, i tutaj bym poszła. I to by mi wszystko wskazywało na, według mnie, na sela, ponieważ 44 jest wyżej, RSI jest niziutko, tak? I te świeczki są przy krańcu Bollingera, więc ja tutaj bym wchodziła na Cel sela. mogłeś I wtedy mówić? bym źle A. zrobiła, prawda? Tak, bo Ale dobrze. nie patrzysz na trend. My zawsze gramy z trendem. Trend masz No. wyższe ten dołki i wyższe wierzchołki. A ty chciałeś. Czyli jak, dobra, No. czyli jak mamy trend wzrostowy i mimo iż tutaj jest ta anomalia, to wtedy idę według trendu, tak? Tak, i szukasz tutaj. Mimo iż ten, na przykład, i mimo iż to RSI jest tak dużo poniżej 40, No patrz, bo ja nie. do tej pory myślałam, że jak jest poniżej 40 dużo i RSI jest nad świeczkami, to wtedy jest sell i odwrotnie. Wiesz co, my patrzymy na trend i patrzymy na baja, nie? I szukamy. Tu te knoty widziałaś pewno, nie? Że się robią. Ja tutaj nie patrzyłam nawet na knoty, tylko patrzyłam, że one są tak blisko krańca, a tu jest RSI nisko, Dobra. 44 jest wysoko i dlatego tak bym podjęła decyzję pewnie na baję. No to Na dobrze. sera, przepraszam. Już ci pokazuję. Czekaj, to mogę zlikwidować. To mogę zlikwidować. Gdzie mam to kółeczko? A tu mam to kółeczko narysowane. Jest to 16 godzina. 16? 15 to była.
I tu szło na dół, szło na dół. Tu się zatrzymało i nagle szło do góry. No. No, i zobacz. My już po prostu szukamy baja, bo patrzymy w wyższych interwałów, wychodził trend wzrostowy, nie? I patrzymy, jak ta cena się zatrzyma. Ona się w tym miejscu zatrzymała. No. Poszedł impuls do góry. I gdzie była tutaj cena, a gdzie była. Bo ty patrzyłeś wyższe No. interwały, a wszystko pamiętaj, że się zaczyna od najniższych. I staramy się wchodzić trendem. No. Czekaj, pierwsze patrzymy na z większego interwału i potem Tak, z trend. mniejszego. Szukamy trendu, no. Szukamy trendu. I tam z godziny. Godziny, bo widać, nie? Że jesteśmy w trendzie wzrostowym. No to widać, że cena idzie do Tak. góry, No, nie? tutaj widać. Darkowi się udało. Dobrze. No bo wszedł, no, to, no nie wiem jak on to zrobił, bo nie tłumaczył. Ale no to rano mu tłumaczyłem, że no ja bym widział takie coś, że cena do tej strefy dojdzie, nie? A cena była rano tutaj, jest dziewiąta. No gdzieś tu była cena, nie? Rano. Tomek, a mam Oj. pytanie, a te trendy to patrzysz, żeby ustalić to z 4 godzin, z godziny, no bo czasami między 4 godziny, nie wiem, godzina i niższe interwały, to te trendy są różne, sprzeczne. I nieraz ciężko mi Zawsze też wyższy powiedzieć, interwał, co sugeruje. zawsze wyższy interwał ma rację. Aha, czyli im wyższy interwał, ten Tak. taki trend szukamy i Tak. wtedy Tak. patrzymy, żeby anomalia była według tego trendu z wyższego interwału, tak? Dokładnie, bo na niższych interwałach to są tylko korekty, to nie są te trendy, tylko to są takie lokalne te trendy, takie no tylko jak to się mówi, no. Bardziej na scalping? Tak, dokładnie. No tu mam 4 godziny teraz robię, no to widać, no. Możecie szukać jak. Tylko to czasochłonne jest, nie? No zobaczcie tutaj, byście przypilnowali, że tu doszła cena, a tu jest. Na 4 godziny, później sobie schodząc i zobaczyć, kiedy się zatrzyma ta cena. Na przykład godzina, o tu jest, nie? Później sobie rozbijacie na 15 minut i szukacie wejścia prawidłowego. I gdzie tu jest wejście, powiedzcie mi. Mając w głowie, że 4 godziny tam dotknęło dolnego Bollingera, a tam nawet przy głowie nie było, nie? To jest to miejsce. Na 4 godziny, a na 15 minut tak wygląda, nie? Wchodzicie jeszcze niżej. 15 minut robię. To znaczy innym kolorem, żebym wiedział. Może niebieski. Wejdźmy teraz minutę i znajdźmy to. Tu jest. I szukamy tego samego, co na 4 godziny, nie? Po prostu te 4 godziny rozbijamy, nie sobie. I tu już widać, nie? Mamy tą minutę i tu się robi coraz wyższe, nie? I poszedł na przykład, poszedł impuls. No gdzie to? No tu jest pełno wejść, widzę. Na przykład. Nawet te ostatnie takie świece właśnie tam. No. I tutaj sobie wchodzicie. Minuty, mając w głowie te 4 godziny, że tam się odbiło fajnie. Jest.
Tu się fajnie odbił, prawie doszło do tego. Czy nie, bo tu przeszkadza. O, doszło do krańca Bolindera, a tutaj, gdzie była ta cena. Nie? I tu macie wejście 4 godziny. 200 piętrów. Na wyższym punkcie. Wiadomo, że nikt nie wytrzyma 200 piętrów, nie? Dlatego od dzisiaj cały czas będziemy używać tego FIBO. Uczyć się wejść na FIBO. A właśnie Tomek, odnośnie jeszcze tego FIBO, to mogę mieć dodatkowe pytanie, bo to też robimy, że tak powiem, względem trendu, w sensie, że jak czekamy na Tak, bajer, tak, później tak. też po prostu robimy od dolnego do wyższego, tak? Szczytu, jeżeli chcemy na bajer, tak? Tak, patrzymy trend. Patrzymy trend, no i to było w piątek się działo, nie? W piątek się działo, co Darek tego sela łapał. Bierzemy od najniższej, tu się zaczął impuls, nie? Tu był impuls, spadek, czyli korekta. Następny impuls i korekta. No to bierzemy ten impuls, cały impuls bierzemy od dołu do góry. Tu się skończy, tu się zaczął, tu się skończył. No i teraz czekamy tak. Na A 50. możesz powiedzieć właśnie, które te poziomy dla ciebie sugerują, że jest na pewno na sell, a na pewno na buy, Na albo... pewno to nigdy nie wiem, nie? Znaczy, no tak, ale to coś ci podpowiada, która strefa jest bardziej Tak, trudna, no gdzie... ta strefa jedyna, co jest innym kolorem. Po prostu jak tu mam teraz, szukam longa, no to patrzę, aby cena spadła po tym impulsie, spadła do tych rejonów, nie? Często też się zdarza, że dochodzi do 50, nie? Czyli jak ktoś ma tam większe lotem gra, no to połowę dołożyć na 50, a połowę tutaj w tej strefie, nie? I dlatego tu mówiłem, że ja liczę na 520. Darkowi powiedziałem dzisiaj. 520. No, 150-200, sorry. 150-200, że tu liczy. On tutaj była cena rano. Ja bym tu zamknął. Ja bym tu zamknął i czekał na tą strefę. Bo naprawdę, to ani do góry, ani ten, ani na dół, nie. Ale spadło. Dobra, czyli do 38 tutaj byś czekał i byś poszedł na baję wtedy, Na tak? baja, tak, na baja, no. Tak. A jakby było 79, to nic nie znaczyłoby. Jak 79? Jakby spadło do 79, to nic nie, dalej czekasz, bo chociaż jest niebieski pasek. Tak. Dalej czekam cały czas. I jakby cena na przykład nie spadła tu, No. tylko tu dzisiaj rano poszła do góry, no to niestety, no nie złapałem, nie zeszła do mojej strefy. Aha. Odeszło, odleciało, nie? Rozumiem. Nie łapię. Nie wiem, co Jola ciebie tam, że tu weszła na tego baja, nie? A. Dzisiaj to w ogóle mam taki dzień, że nic mi się nie udaje, więc. Ja, no nie wiem, o której to dałem, bo już widziałem, że cena zahamowała, ja tylko powiedziałem, że napisałem, że kto chce, to nic, bierze zyski, nie? Ja sobie połowę wziąłem, połowę zabezpieczyłem i To jestem. właśnie mnie zastanawia, ile ja bym musiała mieć na tym koncie depozytu, żeby mieć takie, no nie euro, no bo euro to szczerze mówiąc, no fajnie, że jest na plusie, ale no nie zadowala mnie, no naprawdę. Może jestem wybredna, nie wiem. I Pierwsze już może, no nie wiem. naucz małych kwot i wiesz, szanuję, nie? Bo No właśnie taka jestem zachłanna chyba jeszcze nadal. to nad tym trzeba panować, nie? Nad tym Tylko z trzeba. drugiej strony 15, 20 transakcji po dolarze. Byś musiała A no siedzieć. tak. Tak, no. Wtedy tak, ale wtedy już też musisz patrzeć, cały czas siedzieć na wykresie. No tak. A i zaniedbujesz z kolei kolejne obowiązki, gdzie ja już zaniedbałam jeden totalnie, Nie, no że. o to właśnie nie chodzi, żeby właśnie siedzieć. No, o to, no właśnie. No i tak jest. Nie wiem, jak to rozwiązać. Ja wiecie co, ja lubię, uwielbiam właśnie 8-9, tam podjąć decyzję, wejść o 11 zamknąć i mieć spokój cały dzień dla siebie. Lubię to. O 11 popatrzę,
Dostanie, tylko że ja wtedy mam te, jak mówiłam, jakieś 2 euro na przykład. No No, ja i nawet jeden dolar no i po tego. prostu i jak miałabym tylko raz dziennie i 2 euro, no to już bym, nie wiem, wolała sobie przeznaczyć jakieś więcej tego depozytu, żeby mieć trochę więcej. Nie mówię, żeby mieć nie wiadomo jak, tylko trochę więcej. No to jaki masz depozyt teraz? Teraz rano dodałam 400, dzisiaj mam 400 dolarów. 400 dolarów. I dźwignia 1,30, więc może, nie wiem, może innego brokera, bo Nie no, dźwignia to może nie ma nic kiedyś. wspólnego, nie? Dźwignia, poczekaj. Nie? Bo to chodzi o to, żeby dźwignia jest po to, żebyś ogranicza twoje ten, nie? Ogranicza twoje no ilość transakcji, nie? Że tam jak ktoś ma 1500, to może otworzyć sobie, nie wiem, 20 transakcji, a ty przy Aha. 1,30 możesz 3 otworzyć, nie? A czy mogę otworzyć 3, ale to też zależy, ile dam tych lotów? Tak, 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 tak. tak. No to Dokładnie. otworzę 3 transakcje, no to nie zaszalejemy na tych, wiesz, Stefania, krótkich kilka, 20 transakcji. Właśnie. No. Ja Oj. wam powiem, dzisiaj miałem dwie transakcje 005 rano, otwarte. No to zgadnąłem 13 dolarów. Na No. tych dwóch, na No, USD, JPY. ale ja na przykład nie mogę grać 0,05, bo mam za no tą 1,30 i mam za mały depozyt, a no też ciągle tracę i nie chcę już tam No wpłacać. i wtedy już nie wiadomo nie co robić. Czy Tak, bo zamykać, ja jak mam jest, a że 150 może wojna. dolarów. Właśnie ja 150 dolarów i tak od tygodnia się bimbam, że 15, między 15 a 12 w plecy. Aha. No. Znaczy, ja Tak. nie żałuję tych tam 20 dolarów, to już kij, bo się uczę. Tylko chodzi o to, żeby nie widzę sobie u siebie postępu żadnego, wiesz? Musisz nad głową pracować, nie? I to boli, że nie widzę postępu. $400 masz. I ile możesz otworzyć na najwyższy? Nie wiesz. Tak. Dzisiaj miałam otwarte 3. I po 0,02. A to 0,06. A Nie tamto jest otwierałam najniższy. czwartej, więc nie wiem, czy bym mogła. Trzy od ten. Jutro Bo tam zacznie. na jednej, co straciłam, to ja tam wrzuciłam sobie na tym koncie Q Market, co mi tak w sumie nie zależy za bardzo, bo tam dostałam te 50 dolarów w gratisie i po prostu wiem, że jak nic nie. Oni i tak mi to wezmą, więc tam już się tak nie przejmuję. Spróbuj, będę grał tak, będę może na dzień maksymalnie dwie pozycje będę zagrywał. I będziemy się uczyć teraz tylko używać FIBO, żeby się nauczyli ten wejść, bo to jest najważniejsze. Dobra. Bo wyjście, no to już zależy od każdego z nas, od głowy, nie? Od pazerności czy tam. No, grunt, żeby wejść dobrze i we właściwym kierunku. No. Czyli teraz między 38 a 79 to jest ta strefa do kupna, tak? Tak, tu była strefa do kupna, tylko mi się nie podoba, to za późno się stało i kończy się za niedługo sesja amerykańska i Azja wchodzi, nie? A Azja to znaczy, to wiadomo, że jen, nie? Tak. I to może być A to miasto. nadal widzisz, że to będzie szło do góry, No na nie? razie jest do góry, no ale no boję się tej sesji nocnej, nie? Znaczy boję się, no. Nie boję się, tylko Obawiasz się. że będzie moment, jakby nie zmiana No trendu, no to tak. a zmiana trendu będzie wtedy, jeśli pójdzie jakiś impuls tutaj na dół i na strukturę to rozwali. I to my wtedy, jutro rano, jak to się stanie, będziemy czekać na korektę, nie? Czyli ustawimy. Grzegorz, a jak u ciebie, bo się nie wypowiadasz, jak u ciebie to wygląda? Jesteś na plusie czy na minusie? Czy neutralnie? Grzegorz zajęty.
A te dzisiejsze tylko ten zamknął, to tam był no plus był ładny. No Tak. ja nie zamknęłam, bo miałam wtedy jakieś, nie wiem, $0,5 i teraz już minął praktycznie cały dzień na ten $0,5, bo się tak bimba w tą i w Aha. tamtą. No i wodę. A, poczekaj, poczekaj w górę. A to pójdę. Stefania, ja widzę, że my mamy podobne myślenie. No, trzeba doceniać małe kwoty. No, nie, no, każdy zaczynał od dolara i też się nie szanowało, bo mówi, co to Ale jest? wiesz co, mnie ten Q Markets trochę zniszczył, jak było to $50, wiesz, i tam mogą sobie 0,05 grać, i wiesz, chwila, moment zrobiły 2, $5, jeden, nie wiem, jedna transakcja $20, No i tak się a tutaj nauczyłaś właśnie, no tak się nauczyłaś. 50, No, 0,5. ja też tam to mam właśnie i ten, no. Tak, To tak. tak, że tak powiem, przyzwyczaiło mnie do innych kwot, jak ja teraz, kurde, czekam ja raz pół dnia, żeby mi się $0,5 zrobiło. No. No, ja mam obecnie wszystko zamknięte. Wszystko zamknę, już sobie myślę, muszę się nauczyć więcej. Ja sobie weszłam jeszcze w tego właśnie Euro JPY i w sumie mam ponad dolara i tak się zastanawiam, no, No, chyba wiesz, zamknę. no, ja też lubię złoto, no tylko złoto szybko chodzi i. Złoto? Złoto szybko chodzi i po prostu on też chodzi podobnie, tylko no, konta są za małe na złoto, nie? No, na przykład tu było fajne wyjście, zobaczcie, 15. I tu kusi, złoto kusi, bo jak wejdzie raz, drugi, trzeci, fajnie się zarobi, bo złoto jest fajnie kwotowane. No to później no, kusi większy robię. Tak, złoto. Ja nawet na minutę patrzę, wiesz? Nawet na minutkę patrzę. Zobaczmy tu, co się dzieje. No tu nam pokazuje na złocie, zobacz, że jest niby tyk. 5 minut wchodzę. A tu mi pokazuje trend spadkowy. Minutka. Coś się zmienia tutaj. Coś się zmienia i powiedzcie mi, kiedy byście podjęli decyzję, że wchodzicie na baja? Na baja, jak to idzie w dół? No tu się zatrzymało dla mnie. Dla mnie tu się zatrzymało. I No po to, prostu jak a zobacz nie ten trend, te 4 godziny. No masz trend, zobacz. No to tutaj dotyka się górnego Bollingera, dotyka? Tutaj się tak, tutaj. No, a tutaj nie. No, I coraz wyżej RSI idzie, nie. nie? Coraz wyżej idzie, coś Tak. szybko. Jeżeli by poszedł jakiś impuls, czeka na korektę i wchodzę. Jak Czyli nie przejdzie. zawsze, jak znajdziesz jakąś awiomalię, to zawsze czekasz jeszcze na korektę, tak? Tak. Nie wchodzisz od razu, jak widzisz awiomalia i go. Tak, no na przykład tutaj zobaczcie, tutaj bym widział, poszedł impuls, nie? Na złocie poszedł impuls. Tu mamy jakieś wsparcie. Zobaczcie, tu mamy wsparcie jakieś, coś tu było, nie? I nagle poszedł impuls. I ja czekam tylko, jak cena dojdzie z drugiej strony. Na tą korektę, nie? I zobaczcie, gdzie jest cena tutaj. Ale zobacz, ile straciło się Jak z straciłem? tego Jak się? ruchu. W sensie, jakby się weszło tutaj, to taki Ale jak nie duży. wszedłem, to nie straciłem. No wiem. I zobaczcie, tu mam 25. A Grzegorz nam coś odpisał. Idzie na sel. No jeszcze nie widzę sela. Sel będzie, jak będzie tutaj jakiś impuls. To wtedy
Chodzę po drugiej stronie tu. Grzegorz lubi ryzyko, no proszę. Ja nie za bardzo. Na razie bliżej sela jest. O. Dlaczego bliżej sela? Bo jest na 44. Nie? No, Mówiłem jest wam, powyżej. że lub, powyżej, że się lubi odbijać. To jest prawie przy krańcu. A RSI nam pokazuje tutaj. Nie, Czyli jakby było bliżej sela, to tak czekasz, że będzie, pójdzie sobie korekta na dół, potem impuls i wtedy wchodzisz. Tak. Dokładnie. Okej. Okay. Ja mam takie pytanie, tylko trochę mi głupio jest go zadać. Nie Nie wiem, ma czy głupich to... pytań? Dobra, no to zadam, tylko się nie obraź. Ja się nie obrażę. No bo, może ja jestem zachłana bardzo. Mówisz, że grasz tam raz dziennie i masz, no już zarobiłeś 13 euro. No. I tobie to wystarcza, skoro się utrzymujesz tylko z tradingu? Nie będziesz próbował jeszcze wejść w jakąś pozycję? Nie, bo sobie, dlaczego 13 euro? Buduję sobie nowe konto, wiesz? Nie rozumiem. Nowe konto sobie buduję. No wpłaciłem sobie 20 dolarów na i buduję, lubię tak od zera. Aha. I sobie buduję 12, no 20 dolarów, a 13 mam nagrane, to jest ponad 50% konta. No tak, a na innym nie gra. To tylko na tym nowym grasz, czy na innym Teraz się na też? tym skupią, na tym się skupią. Po prostu nie gram, bo przeprowadzka i to wszystko i nie No chcę. rozumiem. Okej, okay, okej. Okay. Czyli de facto 001, 002 lata jest w ogóle I szansa. zagrałem 005, nie? Też. No ale to właśnie, żeby zrobić 20 dolarów dziennie, dźwignął 1,30, no to by trzeba było jakieś 003 przynajmniej transakcje robić, Tak. nie? No właśnie. Ale konto, zobaczymy ten tydzień przy FIBO, czy ci nie będzie lepiej pasować wam, podjąć decyzję. I może nie będzie tyle błędów, nie? I na przykład jak ja piszę, że... Zamykać, to zamykać. Ja cię nie zamykam, bo ja nie chcę sugerować, że komuś... Ja rozumiem, oczywiście. Napisałem, że po prostu jakoś ten zysk już... Bo ja patrzę na procenty, na pipsy, a nie patrzę na kwotową, nie? Bo poszło mi konto 50%, no to jest dużo, nie? No, nie patrzyłem na te dolary 13, ale to wyszło 13, ale wyszło ponad 50% konta, nie? No, byłem zadowolony i ten, no i napisałem wam, nie, że... Tak. No, ale zaczyna się, no... Wam jeden dolar, no, zaczyna się od jednego dolara, później będzie problem, jak będziesz miał 100 dolarów, czy zamknąć się, nie? O, to wtedy, wtedy będą emocje, bo póki co to No. jeszcze nie ma. Nie? Wtedy to byłyby emocje. To były emocje, a najgorzej, jakbyś miała duże konto, by coś ci nie poszło nie tak, byś spadła, byś zarabiała na przykład, nie wiem, byś miała transakcję po 100 dolarów dziennie i nagle ci spada konto i od nowa zaczynasz i masz te 5 dolarów, 3 dolary i później to są już w głowie, nie, że miałaś tyle, a teraz znowu, Tak. no. I ja na To razie byłby mam... dopiero ból. Ja na razie moim celem byłoby, fantastycznie byłoby 25. To było naprawdę super. Byłabym Ja przeszczęśliwa. patrząc na te moje straty, to już 25 to na 15 przeszło i też bym Ale się to. nie... No, ale to przecież no, z czasem 25. Nie mówię, teraz niech sobie będzie po troszku, tylko żeby rosło, po prostu żebym widziała, że rośnie, No. wiesz? Możemy, dobra, O to mi chodzi. możemy sobie przejść na wyższe interwały, będą większe zarobki, nie? Tylko będzie stopro znowu większy, nie? Szukać No. na tych 4 godzinach tych anomalii. Stefania, ty też masz takie, taki głupi nawyk sobie zrobiłaś, że co chwila patrzysz. O, Tak. to jest wkurzające, To no. jest głupie, to jest takie głupie, tak siebie za to nie lubię. No ale tak mam, takie co. No ja też tak mam, niestety. Nie, no tak to jest niedobrze, bo to nawet
W nocy się człowiek budzi i patrzy. A no nie, no to nie, no tak to Nie, nie to w ciągu dnia ja tak mam właśnie, że no ja pracuję zdalnie i mam tak kompa, drugi monitor no, do pracy i mam mojego prywatnego kompa otwartego z giełdą. No. No tak to się idzie, nie wiem, bo tak to nie ma życia, nie? Bo tu nie idzie się skupić, nie? Na niczym, bo co chwilę się patrzę na telefony. Wiesz, ja wiem, że Ale tak takie jest. początki były, wam powiem, początki były, moje początki były takie, że się w nosy też budziłem i nie mogłem zasnąć, jak miałem minus jeden dolar na przykład, nie? O nie, no to... No, takie, tak, tak się to wciągnąłem i później musiałem telefon oddać do tego, do drugiego pokoju po prostu. Na noc, nie? Nie, ja też mam takie spanie, że ja zamknę, położę się, zamknę oczy i... A ja nie, ja tak miałem, a I ja już śpię. zobaczę tam druga w nocy, trzecia i mówię, zobaczę, co tam słychać na Nie, sesji nie, nie. azjatyckiej, nie? Co tam Tokio zrobiło. No nie, to tak na szczęście nie, za bardzo lubię pospać. Dobra, to może jutro pójdzie nam lepiej, nie, Stefania? No No myślę, że dzisiaj było fajnie, też jest, no. o, fajnie było, gdybym nie weszła tu przetonat. No. Lekko myślnie, to by było okej. Okay. Ale to jutro będę ostrożna już. No zobaczcie, 4 godzin euro jen, nie? No fajnie to wygląda, tylko no się podpieszyłaś, nie? No. A tak, no to ja to Bo jest na też połowie, mam. zobaczcie, jest na połowie. No tutaj nawet nie doszło do połowy, to jest 4 godzin, nie? No tylko Tak. się mówię, pospieszyłaś. Eurofunt. Tu jest konsola, tu nie ma nic. Zobaczmy ten. To mamy, nie? To mamy, to jeszcze nawet nie ruszyło. Jak To jest weszło. konsola z 4 godzin, to też nie wchodzisz, nie? Nie, ale zobaczcie ten, co mamy. Dolar jen. Jaki to jest potencjał? Doszło do prawie do połowy, nie? A tutaj Tak. do kanału nie Nie, weszło. to nie wiesz, dokładnie. My No tu i mamy, na my tu. przykład gdybyśmy tu nie wchodzimy, bo już jest późno, tak? No my tu wchodziliśmy rano. To. Aha, już wszystko zawsze. Teraz Dobrze. czekamy na realizację zysku. My to mamy rano, z rana mamy. Tak, złoto na scalping, tak. I mamy tego, nie? Franka do jena. Tu jakiś tam zysk mamy. Też on tu jest w kanale, tu jest w ogóle, znaczy tu jest w Bollingerze, tu nie wszedł do kanału. No dzisiaj jest, nie było Londynu, nie? To, te ruchy są mniejsze. Dzisiaj tak się wszystko wlekło. Przejdźmy na 4 godziny, może coś sobie znajdziemy na jutro. Proszę bardzo. To jest 4 godzin. Zobaczcie, gdzie jest cena. I rozbijamy to na niższą godzinkę. Tutaj nic nie ma. 15 minut. Ok. Jeszcze mam 5 minut, to może nam się uda tutaj. Jest na górze już i teraz zobaczmy na minucie. Czy są wyższe? Są wyższe? I zmierzmy ten impuls. Spadek nie, sorry, tutaj się zrobiłem, bo tu był spadek, tu się nie zaczął, tu się zaczął. W tym momencie się zaczął trend. Doszło do 50, nie, doszło do strefy. I dzisiaj wchodzimy na baja tutaj. USD, CHF, buy. Zobaczmy, co będzie się stało.
Ale to jest długoterminowy. No i bardzo dobrze. Mamy Mówiąc to. długoterminowy, to jak masz na myśli, jaki to termin? To jest 4 godziny, to może być trwać tydzień. 2 tygodnie. Jesteśmy w pędzie wzrostowym. Zobaczmy sobie jeszcze na dniowy. No tak. Powbijało. RSI pokazuje, że do góry idą. 4 godzinki. Patrzmy, godzina, powiedzcie mi wejście wasze. Zero dziewięćdziesiąt trzy osiem pięć. 0,93,85. Zróbmy sobie 25 pipsów. Cztery godzin, wejdziemy sobie. O, 4 godzin. Już daję na grupę. Zero 901. Jest. No, macie tu. I teraz popatrzymy, co się z tym będzie działo. Mamy trzy pozycje. Jesteśmy niżej. Jest tam jeszcze minuta. USD CAD. Tego jeszcze nie widzę. Zobacz, tutaj też bym sobie wziął ten FIBO. Tylko do strefy. Punkt dolar. Tu bym brał na spadki. Poczekaj, niech sobie przyglądam, bo ty to tak zobaczysz szybciutko jednym tym spojrzeniem. Też bym czekał tutaj na tę sprawę, Na 38. nie? Mhm. No tutaj może już być, zobaczcie, tutaj już. Teraz się skończy zoom. Dzięki za przybycie i będziemy trenować jutro to samo, nie? Zobaczcie, tu Dobra, super. zeszło prawie do 0,38, do połowy, a gdzie tu była cena, nie? Czekaj, zobaczę, że. Aha, bo się zaskoczy. Tu do 30. O, dobra. Teraz nagranie wrzucę, nie? Punkt AUD. YouTube. Już wam pokazuję. Szybko. Tutaj się zaczął impuls.